Witam. Fani recenzji książkowych mieli słuszne prawo narzekać, że ostatnio, można powiedzieć, nieco zmarginalizowałem ten temat na kanale, ale powoli staram się to nadrobić. Zaś okazją do tego jest jedna z najnowszych pozycji wydanych w ramach serii Historyczne Bitwy wydawnictwa Bellona, czyli Krym, Donieck, Ługańsk 2014-2015. Książka ta zaskoczyła mnie samą swoją tematyką. Bowiem pojęcie historyczne bitwy sugeruje, że mamy do czynienia z wydarzeniami, które jednak miały miejsce dość daleko w przeszłości. Chociaż Habekom zdarza się sięgać do czasów bardziej współczesnych. Mieliśmy książki na przykład poświęcone w końcu wojnie wietnamskiej z lat 70. Nie wiem, czy były jakieś poświęcone konfliktom z lat 80. czy 90. Nie wykluczam, że mogły być. Falklandy czy wojna Chin z Wietnamem proszą się wręcz o to. Nie mówiąc już o wojnie Iraku, a właściwie o wszystkich wojnach irackich, które miały miejsce, wojnie Iraku z Iranem i tak dalej. Ale generalnie ta seria poświęcona jest głównie wydarzeniom dawniejszym. To też wydanie tej książki wywołało także pewne zamieszanie wśród fanów tej serii. Niemniej ja byłem osobiście bardzo pozytywnie nastawiony i czekałem bardzo długo, aż tylko pojawi się w księgarni, żeby móc ją kupić i możliwie szybko także przeczytać, a także zrecenzować. Więc tak, książka Michała Klimieckiego jest dla mnie swego rodzaju zapowiedzią nowej jakości w tej serii. Czemu? Już wam pokazuję. Kolorowe ilustracje. Tak, kolorowe ilustracje i co prawda można powiedzieć, że szkoda, że same zdjęcia, że nie mamy tutaj na przykład ilustracji poświęconych uzbrojeniu i tak dalej, ale powiedziałbym, że to jest tak skok jakościowy do przodu, bo kolorowe ilustracje w Habekach to jest rzecz niezmiernie rzadko spotykana. Do tego kolorowe mapy. Owszem, mapy może nie super jakości, ale już trochę, powiedziałbym, trochę lepsze niż poprzednio i na pewno staranniej zrobione pod tym względem, powiedziałbym, prezentujące także się lepiej. Co prawda kosztem tego jest to, że tych ilustracji jest może trochę mniej, one są zebrane w jeden zbiór, nie ma tego więcej, ale i tak powiedziałbym, że jest lepiej. Co prawda oznaczało to wzrost ceny książki powyżej 30 zł. O ile wcześniej Habeki standardowo kosztowały gdzieś tak w granicach pomiędzy 20 a 30, tak ten to jest chyba pierwszy Habek, który cenę 30 w sposób bardzo istotny przekroczył. Przynajmniej pierwszy w mojej kolekcji, zaznaczam, bo nie zbieram wszystkich Habeków. Niemniej uważam, że przełożenie ceny na jakość, jeżeli chodzi o stronę techniczną, jest krokiem w dobrą stronę. Jeżeli natomiast chodzi o to, co jest najważniejsze, czyli o zawartość. Autor, powiedziałbym, całkiem nieźle omawia kwestię tła wydarzeń, czyli to, w jaki sposób doszło w ogóle do konfliktu na wschodzie Ukrainy, a następnie krok po kroku omawia poszczególne etapy tego konfliktu, czyli najpierw kwestie tego, co się działo na Krymie, a następnie walki w Doniecku i Ługańsku. O ile do pierwszej części książki właściwie nie mam zastrzeżeń, do kwestii poświęconych Krymowi także nie. Tak, wydaje mi się, że tematyka sama poświęcona walkom w rejonie doniecko-ługańskim, walkom w rejonie Mariupola i tak dalej, jest omówiona nierówno. Są tu fragmenty, które zostały omówione bardzo dobrze, tak jak na przykład walki o słynne lotnisko w Doniecku, ale na przykład już walki w rejonie Mariupola, moim zdaniem, mogłyby zostać omówione bardziej dokładnie. Książka nie jest szczególnie długa, jak na Habeki. Powiedziałbym, prezentuje się średnio, liczy nieco ponad 200 stron, a widziałem Habeki o wiele, wiele dłuższe i wydaje mi się, że dałoby się pewne tematy związane z walkami, zwłaszcza właśnie, jak powiedziałem, w przypadku Mariupola, czy na przykład walk w rejonie Debalcewa, omówić nieco szerzej. Pod tym względem książka podchodzi, tak powiedziałbym, bardziej popularnie do tematu, a nie tak w 100% szczegółowo. Tym, gdzie ta książka też ustępuje nieco pozostałym pozycjom z serii historycznej bitwy, jest kwestia omówienia na przykład uzbrojenia i taktyki walczących stron. Nie wiem, wydaje mi się, że źródeł na ten temat jest wystarczająco dużo, aby dało się to omówić bardziej szczegółowo, a wszystko to zostało tutaj potraktowane, tak moim zdaniem, trochę po łebkach. Natomiast generalnie książka całkiem nieźle obejmuje całokształt wydarzeń. Jeżeli ktoś chciałby mieć jedno syntetyczne omówienie tematu,
I to omówienie takie bardziej popularne, żeby rozumieć, o co tu chodzi, kto, dlaczego, gdzie i po co, to wydaje mi się, że Krym, Donieck, Ługańsk 2014-2015 spełnia to zadanie całkiem nieźle. Ja osobiście chciałbym jednak czegoś bardziej szczegółowego i wydaje mi się po prostu, że pod tym względem trochę mnie ta książka zawiodła. Nie zawiodła natomiast pod względem treści, pod względem tego, jak treść została przedstawiona. Michał Klimecki napisał swoją książkę bardzo sprawnym językiem. Nie nudzi ona, nie męczy stylem, jak to się czasem niektórym autorom habeków zdarza. I wydaje mi się, że generalnie autor stara się podchodzić do tematu dość obiektywnie, co w przypadku wydarzeń bardzo nam współczesnych nie jest oczywiste, a zresztą nawet w przypadku dawniejszych. Zdarzało mi się czytać habeki, gdzie autor bardzo mocno sympatyzował z określoną stroną konfliktu i wbijał nam wręcz do głów miłość do określonej strony czy też określonego bohatera. Natomiast tutaj generalnie autor stara się zachować pewien dystans. Nie zawsze może mu to się udaje. Powiedzmy inaczej, w przypadku niektórych wydarzeń bardzo trudno jest taki dystans zachować. Powiedzmy, weźmy pod uwagę na przykład wydarzenia z okresu II wojny światowej, kiedy piszemy na przykład o Polakach i Niemcach, to trudno wymagać od polskiego autora, aby rzeczywiście zachowywał ten całkowity obiektywizm, chociaż jest to teoretycznie wymóg historyczny, ale jest to powiedzmy bardzo trudne. W przypadku wydarzeń dawniejszych, kiedy piszemy tam o Grecji, Rzymie i tak dalej, no jest to teoretycznie prostsze, ale większość, czy to historyków, czy fanów historii, ma swoich ulubieńców, ma swoich faworytów i trudno jest tak zawsze pisać całkowicie mechanicznie i na zimno. W przypadku tej książki autor nie zawsze może jest w 100% właśnie zimny obiektywnie, ale powiedziałbym, że całościowo wypada nieźle, zwłaszcza gdy się poczyta na przykład opracowania opublikowane w necie poświęcone walkom na Ukrainie, gdzie bardzo często przebija sympatia do jednej lub do drugiej stron, czasami tłumiąc jakikolwiek obiektywizm. Tutaj generalnie wydaje mi się, że jest pod tym kątem nieźle. Książka zamyka się w ogóle w latach 2014-2015, a pamiętajmy, że ten konflikt w różnym stopniu zamrożenia trwa do dzisiaj. Autor skupił się zatem na tej najbardziej aktywnej wojskowo części konfliktu, omawiając ją pod tym względem może nie wyczerpująco, ale przyzwoicie. Myślę, że dla ludzi właśnie, którzy szukają jednej książki na ten temat i nie chcą być zasypani masą technobełkotu, masą szczegółowych określeń, to będzie niezła rzecz. Jeżeli natomiast szukacie czegoś bardziej szczegółowego, czegoś takiego bardziej fachowego, to pod tym względem książka ta lekko może Was rozczarować, tak jak trochę chyba jednak rozczarowała mnie, bo pamiętam, że po jej przeczytaniu taką moją pierwszą reakcją było: o, to tylko tyle. Jak to u Was będzie, no to już się przekonacie, jeżeli po nią sięgniecie. Ja mimo wszystko będę szukał jeszcze jakichś innych opracowań na ten temat. Mam nadzieję, że takie uda mi się znaleźć.